Witam graczy. Kolejny dzień ligi przed nami. Kolejne 10 ataków. Po pierwszym dniu mam tu prawie 7000. Natomiast moja obrona była E, teraz jest D. Więc nadal to nie jest dobra obrona. Nadal dostaję za to 6000 punktów. Co prawda dwa razy więcej niż za E. Ale no takie A tutaj to jest kozak. No i tak to tu wygląda u mnie. Chociaż w sumie nie wiem, czy mi dodało coś za tą obronę. Chyba jeszcze nie. Nie pamiętam, ile tam wczoraj skończyłem, ale chyba miałem taki wynik 6900, tak mi się wydaje. Więc tutaj do Your Score mi nie dodało na razie. Ale pewnie doda mi pewnie po całej jakby pierwszej rundzie. Czyli tutaj po całej pierwszej rundzie zliczy wszystko i mi da. Jak widzimy, możemy sobie edytować drużynę i ja sobie zmieniłem drużynę. Zamiast Ludwika dałem Aramisa, no i troszkę tam pobroniło lepiej. Ale nadal to nie jest jakiś tam szczyt moich marzeń, jeśli chodzi o obronę. No i co? No i mamy 10 ataków. I idziemy dalej. Tu tak, nie mam tu nic na miniony. Więc może by wziąć. Odzimę znowu. Nie, dobra, będziemy tak szli. Idziemy tak. I zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Czy będą tu klocuszki fioletowe, żółte i różnorodne. Mamy trzy. Pierwsze trzy plus combo. No i co, mogę mieć... Kurczę, no nie za bardzo tu coś mam. Mogę mieć kolejny diament na przykład. Teraz jak to zrobić? Chyba tak zrobimy. Ok, mamy 9. Mamy 9 tych, tylko teraz, żeby tu Sorrow mi nie zrobiła nic złego. Ona potrafi zrobić sobie z czarnoksiężnika regenerację many, obniżyć, ale nie zrobiła tego, więc dobrze. No i tak, kogo my tu bijemy pierwszego? Kogo my tu bijemy pierwszego? Ciężki wybór, ale myślę, że Sorrow zginie. Ona nie ma żadnych uników, nie ma żadnych oporów. Więc zobaczmy, czy to się uda ją zabić. Dobra, uda się ją zabić. I będzie trzech z głowy. Tak jest. Trzech z głowy. No i teraz tutaj sobie idziemy po troszkę żółtych. Raz. I dwa. Pewnie nikt jeszcze nie zginie. Ale to nic, mamy kolejne fiolety, więc teraz tylko liczyć na fioletowe. No tutaj karty raczej mnie nie zabiją. O, jeszcze uników zrobiłem troszkę. Dobra, robimy tak. No okej, okay, i są. Możemy sobie zwiększyć atak, mają kontrę, ale to nic. Dobra, Pantera. Okej, okay, dostała już. I teraz tak. Robimy sobie raz. Zbijamy im te wszystkie defy, kontry i tak dalej. I tu powinno chyba to wystarczyć. No prawie, dobra. Aramis porobił. I jest. Nie wiem, czy tu podobał mi się ten format, który mam, który przebrałem, czyli pokazuję wam każdy atak tak naprawdę. Widziałem, że na przykład inny YouTuber, Omenis, nagrywa po prostu bez głosu. Aczkolwiek mi takie coś nie podchodzi za bardzo, powiem wam szczerze. Lepiej mi się też ogląda się z tym komentarzem. Jeśli oczywiście się komentuje. Ale nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. Kurczę, no mam, tylko czy to nie będzie za późno? Okej. Okay. No dam odpalić, trudno. No, Hipek też odpali, ale to nic. Mam naładowane swoje karty. Tutaj takie, więc... Dobra, robimy dispel. No i teraz pytanie tylko. Czy jestem w stanie ją zabić? Hmm. 2200 życia. Ej, kurczę, jak ja jej nie zabiję. 2200 życia.
Mogę jej nie zabić, mogę jej nie zabić. Myślę, że tego jestem w stanie bardziej zabić, więc go bijemy. Dobra. I najgorsze, że teraz ona mi tu będzie zabierała manę. Ale tu zrobimy takie duże combo. Okej, dobra, nie zabierze mi many. SSI to tak zwane. Wracając tutaj do tego trybu, do tego formatu nagrywania. Myślę, że taki format jest ok. Pamiętajcie, że zawsze sobie możecie na YouTubie ustawić prędkość odtwarzania na przykład dwa razy. To będziecie mieli dwa razy szybciej. Oczywiście mój głos też będzie dwa razy szybciej, ale jeśli nie chcecie tego słuchać, to możecie. To możecie po prostu sobie wyłączyć dźwięk. Nie wiem, tak będę chyba nagrywał to w ten sposób, bo jest mi tak wygodniej, szczerze wam powiem. Okej, tu ryś na rysia, ale idziemy. Jest mi tak wygodniej. I mam nadzieję, że nie będziemy nic przeciwko, jak to będę robił dalej. Dobra, co my tu mamy? Mamy czwórkę żółtą, ale mamy też dwie trójki. I chyba pójdę po te dwie trójki. Raz, dwa. Dobra, zrobimy jednak tak. Okej, czy ja chcę zrobić tutaj bombę? Czy ja chcę zrobić trójkę i trójkę? Kurczę. Chyba bombę, bo ta bomba mi zrobi trójkę i to jest bardzo możliwe, że to zabije Aramisa, a to na tym mi zależy. Okej, mamy kolejne tutaj. Możliwe, że ona zginie? Nie zginie. No i teraz pytanie, kogo ona oślepi. Okej, no to Pantera będzie biła. Ale nie powinna mnie zabić Pantera, nie? Nie powinna. No ale zobaczymy. Okej, dobra, zabiła tylko jedną kartę, to nic. To robimy w ten sposób. No i to ona może już załatwić sprawę. Tak jest. Dobra, tu już zrobiliśmy speed bonus, więc jest dobrze. I zostało 7 ataków. 7 ataków. Używamy refila. Spotkałem się też z komentarzami, że to jest głupie, że tu zabiera energię najazdów. No jest tego jeden minus, który zauważyłem jak na razie, czyli taki, że nie możemy. Tu pójdę, może tu przyjdzie jakiś fioletowy z dołu. Okej, nie przyszedł. Że nie możemy. Nie mamy mięsa z tego. Ale czy to mięso jest. Tak dużo tego mięsa idzie. Ja wiem, że. O, już myślałem, że na drugim. Ja wiem, że tego mięsa może być i tak naprawdę. Kurczę, nie wiem, czy teraz iść po te żółte. Czy po diament. Dobra, idziemy tak i będą. Będę grał po tej stronie. Ale tu jedna karta to mi nic nie zrobi, jak będzie odpalała. Chodzi o to, że tego mięsa jakoś nie ma dużo. Oczywiście możemy 60 tysięcy mięsa zgarnąć, tak naprawdę. Ale często jest też tak, że tego mięsa po prostu jest tam 10 czy tam 15 tysięcy i tylko tyle co mamy, czyli 6 najazdów mamy 100 tysięcy niecałe. Więc nie jest to jakoś mega dużo. Kogo ja tu będę chciał bić? Myślę, że tego mógłbym chciał chcieć zbić. 1910 i 600 milion, 2,5 tysiąca. No ja go nie zabiję niestety. Ale bardzo możliwe, że zabiję Milenę i tak zrobimy. Okej, raz i dwa. Dobra, no teraz żebyś ten Rochefort nie odpalił, to robimy sobie tak. Dobra, teraz się odpala, to możemy odpalić sobie ten diament. I liczyć mnie na jakieś uniki. Na jakiś damage tutaj. Dobra. Jest git. Nie wiem, czy to wystarczysz. Nie. Okej, odrodzenie. Ciekawe, czy musi tak od razu w obronie. Sądząc po wyniku obrony, to chyba nie. Ale no ciekawe. Dobra, znowu nie ma speed bonus. No a tutaj skupiamy się na tym, żeby głównie wygrać, a nie na tym, żeby zrobić jakiś tam
kosmicznie szybko wynik, żeby jak najwięcej, jak najmniej ruchów zrobić. No i tutaj tak naprawdę nie mam dobrego ruchu. Mam jeden dobry ruch, który da mi combo duże. 9 klocków przynajmniej się pozbędę. I chyba to zrobię. Okej, klocków bardzo dużo się pozbyłem, natomiast moich tu jakoś za dużo nie przyszło. Zrobimy sobie tak. Okej. 3, 6. No zaryzykuję, że po diament. Dobra, nie ma diamentu. Więc tu chyba nie będzie wygranej jeszcze, kurczę. No teraz odpalą mi dwie karty u przeciwnika. I czy ja zginę? 504, 602. No okej, nie było jakoś tragicznie. Dobra, jedna zginęła. No i teraz tak, mógłbym iść. Kurczę. Dobra, może jest szansa, że nie zaduję jeszcze Hator po tym. Zrobię tak. I zrobimy tak. Hator, nie ładuj się, please. Dobra. Mogę uderzyć Hator, mogę uderzyć tutaj żółtymi. Zrobimy w ten sposób. Kurczę. Bo błyskotka będzie musiała zginąć. Dobra, ona powinna zgonić od żółtych klocków. No i będziemy grali żółtymi. Mogłem zrobić fioletowe. Może by ją zabiły, ale nie chciałem ryzykować. O kurczę, to nie zabiło tej. Dobra, zabiło ją coś. Ale sam Rochefort tu jest w stanie wygrać oczywiście tę walkę. To robimy tak i tak. I nie czekamy, tylko bijemy. Chyba, że w Feneksę. Narcyzję znaczy. Nie, bijemy ją. Wiadomo, że to jest Hator. Hator trzeba się pozbywać jak najszybciej. Bo to jest Hator. Wiem, że miałem 3, ale ja tu chcę iść w komba, bo fioletowe mi tu robią wygraną. Okej, właśnie przyszły. Myślę, że to już będzie po walce. No znowu wiadomo, nie było 10 ruchów. Ale no najważniejsze, że wygrana. 4 ataki jeszcze, 4 ataki. Tutaj największe zagrożenie to jest ten zielony pan. Ale mamy diament. Mamy diament, ja bardzo lubię diamenty. 5, dobra. Zabijemy to. Tojowe powinno zabić. Ok, to też powinno zabić tego. Dobra. Tu jak my to zrobimy? Chyba, że w ciebie uderzymy. Ile ty masz życia? 2792 życia ty masz? Czy ty jesteś chora? Serio tyle ma. To jest niezły Bart. Dobra, robimy tak i robimy tak. Okej. Ty zginiesz, więc przydałoby się ciebie uderzyć Aramisem. Zaraz zobaczymy, jak tu się potoczy sytuacja. Dobra, zrobimy tak i to powinno dobić. Powinno dobić. No i tu się udało. Tu 780 punktów, więc fajnie. No diamenty na start to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Nie wiem, co robi ta fioletowa. Jak ona tam ma? Balladyna? Becky. A tu znowu mamy diament, zobaczcie. No piękne. Dwie plansze teraz spoczko. Z tym, że nie wiem, jaki teraz tu ruch zrobić. Co ty robisz, Becky, na pierwszym ładunku? Niedobrze, jak mi teraz odpalisz. Dobra, może spróbujemy w kufu. Może combo nie przyjdzie. Ta, nie przyjdzie. Dobra. Ale nie przyszło złe, nie przyszło złe. No i teraz tak, kogo my tu bijemy? Myślę, że tą Becky mógłbym bić. Ona jest jakieś opory ma? Nie ma oporów, ok. Tylko, że 2400, jeśli uderzę panterą i potem tym, to może ją zabić, czy nie zabije. Ona jest z magii, tak? Czyli ma chyba tego życia dużo. Dobra,
Robimy tak i tak, zobaczmy co się wydarzy. Mam nadzieję, że nie zabijesz Rashford. Dobra, świetnie. No ty zginiesz od tego, albo tam ci zostanie dwa życia. Więc robimy tak, żeby tu jeszcze Fortysa zabić. Dobra, no zostało jej dwa życia, tak? O, beki, super. 16, dobra, to klozekiem dobije jakiś. Ja tu zrobimy ghosta, czy nie zrobimy ghosta? Dobra, zrobimy ghost. Okej. No i tutaj muszę dobić tym klockiem. I tutaj sobie ładujemy fioleta. No i zabijamy Ceto. Boom. Dobra. Zabity kolejny typek. No i okej, mamy jeszcze tutaj dwa, trzy ataki. Trzy ataki. Aramis. No dobra, idziemy na Aramisa. Tu jest Queen. Nie pamiętam, co on robi fioletowy. Mam nadzieję, że nic złego. Za bardzo. No tu mam kilka ciekawych ruchów potencjalnych. Kurczę. No dobra, pójdziemy tak sobie najpierw. Nie będę ryzykował. 3, 6. Jak tu zrobić? Bo tu mogę też w różne sposoby zrobić. Teraz zrobię tak. Może przyjdzie żółty z dołu. O, przyszło trochę żółtych z dołu. Dobra. Tam było 3. Tutaj mamy. Tu już jest 7. 7 klocków i pytanie tylko, czy tu przyjdzie jeszcze fioletowy. Nie przyszedł. Dobra, ostatnio mu padł uników, tak? Tak, więc muszę teraz odpalić tak. No i załadować sobie kartę znowu. Ona będzie mnie paliła. Ale to nic, no bo mam Rysia oczywiście załadowanego. Tu troszkę Queen podleczy. No i robimy znowu tak. No i teraz tu może duże combo przyjdzie. Coś przyniesie dobrego. Dobra, przyniosło jakieś fiolety. No okej, no i to powinno wystarczyć, żeby zabić prawą stronę. Aramis powinien zabić stronę lewą. Tym bardziej jeszcze mają obniżenia od fioletów dzięki panterze. Tak jest. Więc się udało. Kolejny atak, zostały dwa. Ciro, proszę, proszę bardzo. Ciro, no i pytanie, czy to nie bierze prowokacji, ale nie, nie bierze prowokacji, nie zmieniamy składu. Ciro z Bravo My. Tak, chyba to jest z Bravo My. Kiedyś mieli tak i tak, przynajmniej. Z tym, że tu mam dwa ruchy na planszy. Trzy ruchy na planszy, tak naprawdę. I żaden z nich nie jest dobry. Żaden z nich nic mi jakiegoś ciekawego nie daje. Więc chyba pójdę tak. Dobra, no mamy 3 w Ankę. Kurczę, no i to wszystko, co mamy. No i to wszystko, co mamy. Nie wiem, jak tu teraz ruch zrobić. Czy zrobić taki, czy tu przyjdzie fiolet jakiś? Nie przyjdzie fiolet. Jeden ruch na planszy. No szkoda, bo teraz on na pewno zginie od Anki. A ja tu nic nie mam. Nic tutaj nie mam. Okej, okay, i właśnie tak działa Rochefort na tanku. Tylko, że mój tak chyba nie działa, niestety. No tu nie oszukujmy się, no tutaj nic nie było, nic niestety nie było. Ciężko było załadować albo żółte, albo fiolety. No i jakieś tam 2-3 ruchy na planszy, tylko które nic totalnie nie dawały żadnego komba. No i dobra, ostatni atak, lecimy. No i muszę wbić flaszkę na jeden atak, ale dobra, trudno. Pijemy, no i lecimy. Lecimy bić ostatniego typa. No i tu znowu mam tutaj 3. Dobra, zróbmy tak, może przyjdzie żółty.
Okej, okay. Dobra, mamy 7 żółtych, chociaż dobre i to. 6. Dobra, mamy też 7 fioletów, tylko 7 fioletów chyba mi nic nie daje za bardzo. Jak to zrobić? Dobra, zrobię w ten sposób, żeby nie ładować tego ferusa. Dobra, zrobię teraz tak. Dobra, czy to go zabije? Nie. No i co ja teraz powinienem zrobić? Czy powinienem iść w te fiolety? Cztery fiolety, ja zdispeluję tą prowokację. Może przyjdzie od dołu fiolet jeszcze jakiś? Dobra, czy ty żyjesz? Nie żyjesz, szkoda. Ty też nie żyjesz. Ty żyjesz, i ty żyjesz, i ty żyjesz. Dobra, może to jeszcze ugramy, może to jeszcze ugramy. Fioletami samymi. Zobaczymy. Dobra, ten klocek powinien go załadować, tak mi się wydaje, znaczy te moje karty. Dobra. No to masz 250 życia plus 456. Kurczę, nie wiem czy ja teraz. Ale Ferus może zrobić uniki. Dobra, próbujemy ją bić. Co jeszcze mam żółty klocek w obwodzie. Dobra, ten klocek powinien dobić ją i rycerza. Nie dobił jej. Teraz może? Od kontry jakieś? Nie? Ile masz życia? 121. Dobra, zróbmy tak. Kurczę, no. Fajnie by ją było chyba teraz wymusić. Tylko nie wiem, czy te klocki ją załadują. Ok, może się zabije? Dobra. Udało się. Udało się, że się zabiła. No oczywiście szkoda tego jednego ataku. Mamy przez to pozycję 207. Oczywiście to przez defa, więc ja tu żadnej topki nie osiągnę niestety, ponieważ mój def nie jest dobry. Zobaczmy sobie, ile tu mogą zdobyć jakieś 500 punktów więcej, powiedzmy 550 punktów. Więc miałbym tych punktów 13 660, powiedzmy, że miał 13 660. Czy 13 660 tu jest? No jest, byłbym dość wysoko. Ale trudno, trudno tego ataku, no trudno, nic się nie dzieje. Zostały tutaj 4 dni jeszcze tej rundy, więc chyba to jeszcze będą 4 dni atakowania. No całkiem spoko, zobaczymy jak wyjdzie. I co, nie będę się teraz tu rozgadywał za bardzo. Wiecie już jak to działa, możecie sobie obronę zmieniać cały czas. Mam nadzieję, że wam poszło dobrze. No i co? No i co ja wam mogę powiedzieć jeszcze? Trzymajcie się bardzo mocno. Cześć.